Raz brodatego sąsiada nie dziwi, ale przechodzący na ulicy muzułmanin ze specyficznym zarostem wzbudza zainteresowanie, żeby nie nazwać tego przerażeniem. Podobnie jak jego nakrycie głowy, mając na uwadze takie sytuacje, przyjrzyjmy się nieco bliżej tej religii, która dla wielu kojarzy się jednoznacznie źle. Muzułmanie, zwłaszcza Arabowie, chętnie gestykulują, posiadają oni bogatą mimikę twarzy i żywe ruchy rąk. Jednak muzułmanie, szczególnie muzułmanki, powstrzymują się od podawania dłoni podczas powitania. Istnieją ku temu dwa zasadnicze powody. Aby nie wzbudzać podejrzeń kobiety i mężczyźni rezygnują z jakiegokolwiek kontaktu cielesnego, zwłaszcza jeśli nie są małżeństwem lub rodziną. Taki kontakt uznawany jest za nieczysty i może mieć podtekst seksualny. Przynajmniej tak być powinno, a jak to wygląda w praktyce, doskonale wiecie od naszych zachodnich sąsiadów. Obowiązek jałmużny, zakat, każdy muzułmanin jest zobowiązany do oddania części swoich dochodów na rzecz innych, często biedniejszych od siebie. Jałmużna zbierana jest w formie daniny od dochodu. Jak widzimy, na zachodzie Europy ten obowiązek jest praktykowany w drugą stronę. Przed modlitwą należy się umyć, stąd kraniki z wodą przed meczetami. Ablucji, obmycia, dokonuje się myjąc kolejno ręce, zęby, usta, nos, głowę, uszy, kostki i nogi. W Koranie jest wzmianka nie o 5, ale o 3 modlitwach, jak u Żydów. Inne teksty opowiadają natomiast, że Bóg nakazał modlić się 50 razy dziennie, ale Mahomet wytargował zmniejszenie tej liczby do 5. A to cwaniaczek, co? Skoro jesteśmy już w temacie Mahometa, czy wiecie, że muzułmańscy socjaliści dopatrują się w Jezusie reformatora i brata Mahometa? Ponieważ obaj podjęli próbę wyzwolenia ludzkości z niesprawiedliwości i tyranii. Ale o ile Jezus raczej stronił od przyziemnych uciech, to Mahomet, mając 59 lat, ożenił się i odbył stosunek seksualny z 9-latką. No więc tego, przynajmniej byli po ślubie, to nie grzech. Wracajmy lepiej do modlitwy. Koran napisany jest po arabsku, tłumaczenia na inne języki nie są uznawane za święte. I dlatego wielu muzułmanów zna oryginalną wersję na pamięć, choć jej nawet nie rozumie. To wiele tłumaczy. Podobnie jest z modlitwą, wersety Koranu wypowiadane są po arabsku, podczas modlitwy w meczecie są jednak momenty przeznaczone na cichą, prywatną modlitwę, wtedy muzułmanie modlą się w swoim własnym języku. Tylko pytanie, czy wtedy Mahomet ich rozumie? O ile chrześcijanie modlą się w dowolnym kierunku, muzułmanie to robią wyłącznie zwróceni twarzą do Mekki, świętego miasta islamu, w którym urodził się prorok Mahomet. Modlitwę można odmówić wszędzie, nie tylko w meczecie. W krajach islamskich można spotkać kierowców autobusów czy tirów, którzy w porze modlitwy zjeżdżają na stację benzynową, by tam modlić się w specjalnym pomieszczeniu. Można modlić się oczywiście także w domu, w czystym, godnym miejscu. W Europie dochodzi jednak do tego, że muzułmanie chcą przeforsować długie i kilkukrotne przerwy na modlitwy nawet podczas pracy. Dywanik sadżadża, który służy do przykrycia miejsca modlitwy, żeby nadal być czystym, jest opcjonalnym dodatkiem. Mimo wszystko, im lepszy, tym bardziej godny. Najtaniej można go dostać już za kilka dolarów, te lepsze zaczynają się od $1000 w górę. W islamie znany jest też różaniec subha. Składa się z 33 lub 99 koralików. Każdy z nich symbolizuje jedno z 99 imion Boga. Imiona te są atrybutami Allaha, gdzie poza tak oczywistym miłosierny, litościwy czy wybaczający możemy spotkać także określenia takie jak mściciel czy sprowadzający śmierć. Najważniejsza jest modlitwa w piątkowe południe. Piątek to także dzień wolny od pracy, także jeśli co druga wolna niedziela, co dla ciebie wciąż mało. No zrób to, póki jeszcze żyjesz nam. Na islam przyjdź dzisiaj, nie denerwuj tego tam. I na tym zakończymy dzisiejsze zestawienie. Macie więcej ciekawostek na temat islamu? A może chcecie odcinek na konkretny temat? Piszcie koniecznie w komentarzach. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, abyś nie przegapił kolejnych materiałów. Cześć!